No to jest tak trudno powiedzieć, jak to było na samym początku, bo tu się widzi taką, taką dziewczynkę, która zwariowała dla teatru, która nie wyobrażała sobie, żeby można było pójść na tę medycynę, na którą się wybierała. I, I kończyła klasy biologiczno-chemiczne z łaciną, i brała udział w różnych olimpiadach, i się katowała, męczyła, żeby tak nagle wszystko zmienić, tak, tak całkowicie te swoje plany zmienić czyli to, co podpowiadał jej rozum natomiast zmienić na to, co podpowiada jej serce, czy jakaś intuicja, czy też coś, co ją gna gdzieś, w niewiadomym kierunku, bo to się nigdy nie wie, jak to się skończy. Czy to się w ogóle zacznie. Ale tak postanowiłam zaryzykować i zdałam te egzaminy. Biegało się wszędzie. Biegało się wszędzie tam, gdzie były dobre teatry. I te teatry, które miały swój taki bardzo dobry czas, chociaż teatra tę w moim mniemaniu miał zawsze dobry czas, bo tu, tu przychodziłam często, najczęściej z moją mamą. Byłyśmy takie dwie. Dwie panie, które biegają do teatru. Wcześniej organizowałyśmy te bilety, żeby już mieć radość na, na cały miesiąc, gdzie tu będziemy, a w tę niedzielę, a w tę sobotę, gdzie, gdzie my się wybierzemy. I rzeczywiście byłam też częstym gościem w teatrze Ateneum. Oglądałam wielką Aleksandrę Śląską na scenie. Nie tylko, nie tylko ją, oczywiście wielkich, wspaniałych aktorów. Siedziałam oczarowana. I gdzież ja bym pomyślała, że ja tu kiedyś na tej scenie wyląduję, wtedy jako to Z Niektórymi aktorami, których czy, pani tu oglądała przykład. Które już oglądała mi, że ja na tych deskach moich ukochanych kiedyś będę grała. Także to było takie marzenie. Hmm. Ja wiem, no nie, nie do zrealizowania, to była taka myśl, to było marzenie, ale sięgnąć po to, to wymagało wielkiej odwagi jednak. Żeśmy tutaj grali, grali sztukę Lato Ritnera w reżyserii Aleksandry Śląskiej, dlatego że um, Ola, no tak, oczywiście nie mówiłam do niej, nie śmiałabym nigdy powiedzieć Ola, tak naprawdę mówiliśmy do pani profesor Maestra, to znaczy ona nie chciała, żebyśmy tak mówili, ale o niej tak mówiliśmy, ma, Maestra. Ona bardzo chciała, że ponieważ ma taką możliwość, nie ukrywajmy, że była żoną dyrektora tego teatru, to bardzo chciała, żeby dzieciom swoim, bo tak ona mówiła o studentach, że my jesteśmy jej dzieci. I ona się bardzo przygotowała w ogóle do tego, do tego roku, do, do tego, jak nas nauczać tego aktorstwa. W związku z tym chciała dać szansę nam wszystkim, żebyśmy zagrali na prawdziwej scenie. Poczuli się, jak w teatrze że może ktoś z tych osób, które nie będą miały szansy, żeby dostać angażmę, to żeby może ktoś przyszedł i wyłonił ich, że jest to szansa na większe pokazanie się w teatrze niż, niż pójście do teatru w szkole teatralnej. I, i, I rzeczywiście nas było więcej, natomiast to też nie było tak, że ta pani Śląska jakoś tak nas bardzo tu namówiła, czy coś. Ona też przedstawiała grupę, żeby mógł i zespół poznać, bo były plany, żeby przenieść nas pięć osób tutaj do Teatru Ateneum, żeby poznał nas zespół i żeby poznał nas pan dyrektor. Janusz Warmiński. Janusz Warmiński. To tak nie było, że ja chcę i tak ma być tupnę nogą, i tak ma być. To były bardzo odpowiedzialne decyzje. Pan dyrektor potrzebował młodych aktorów. Pojawił się Wojtek Młynarski. Dyrektor otwierał scenę na dole. I Wojtek Młynarski trafił się z cudownym, przepięknym projektem i chciał mieć trzy portrety kobiet. Chciał mieć fan fatal. Czyli Krysię Jandę, chciał mieć taką, taką żonę, troszkę subretkę, którą grała Ewa Wiśniewska, i chciał mieć tak zwaną pierwszą młodą naiwną w piosenkach Hemara Petersburskiego, prawda? Zawsze jest taka pierwsza młoda naiwna i poszukiwał młodej aktorki, która by mogła zagrać tę rolę w tym spektaklu. I dlatego, że my byliśmy też pod ręką. Prawda? Bo, bo graliśmy, ja jeszcze grałam wcześniej i też cała nasza piątka grała w spektaklu Przeklęte Tango i śpiewaliśmy, a tu też chodziło o śpiewanie, więc pan Młynarski miał możliwość podejrzenia tak zwanego proponowanego materiału na rolę, więc to tak było. Ale jakim Aleksandra Śląska była profesorem, jakim była nauczycielem, jakim była przewodnikiem w tym okresie szkoły, jakim była po prostu człowiekiem? Ona sprawiała wrażenie bardzo niedostępnej, bo o tym jak była wielką aktorką. To wszyscy Państwo wiecie. Ja bym nie śmiała w ogóle tu zabierać głosu i dodawać jeszcze do tego, do, do, do czegokolwiek, do tego, co już o niej jest napisane. Natomiast ponieważ rzeczywiście miałam to wielkie szczęście, że była moim profesorem w szkole teatralnej, ale też miałam to szczęście, że stałam z nią na scenie, bo grałyśmy razem w spektaklu Hemar i jeździliśmy po całym świecie, więc spędzałam też dużo czasu z panią profesor. To chcę powiedzieć, że ona bardzo poważnie też podchodziła do, 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 do tego, co robi i do tego profesorowania. To nie była taka pani profesor, co sobie można było usiąść i ty, te, tak. To nie był kumpel, to był autorytet. To był autorytet, który można było powiedzieć, sprawdzam i przyjść na widownię Teatru Ateneum i zobaczyć ją na scenie to był tej klasy tej klasy pedagog. Mówiła nam, że nie jest tam w tej szkole dla pieniędzy, dla sławy, bo tego nie potrzebuje, to ją nie interesuje, ale ona musi spłacić dług względem swoich wybitnych, wielkich aktorów, wybitnych pedagogów, między innymi względem też i pana Zelwerowicza, który był przecież rektorem tej szkoły i swoich wielkich, wybitnych i osterwy więc ona wkładała całe swoje serce, żeby nam to przekazać, przekazać nam pałeczkę. A prywatnie była bardzo dowcipną, bardzo wrażliwą osobą, bardzo taką czułą na, na drugiego człowieka, nie daj Boże na jakąś jego krzywdę, czy smutek, czy chorobę. Była bardzo bliską osobą. Bardzo bliską. Tak się niby zdaje, ja tak sobie o tym często myślałam, że jak miałam panią profesor tak pod bokiem, to przecież ja mogłam o tyle rzeczy ją zapytać, prawda? Albo jak już symultanicznie, równolegle byłam w próbach innych sztuk, to przecież mogłam tam powiedzieć i trzeba było zapytać, ale tego nigdy nie zrobiłam, bo hmm. bardzo ją szanowałam. I uznałam, że skoro jestem w tym teatrze, to muszę sobie poradzić sama i po prostu jej nie zawieść w tych, w tych planach, które miała ze mną, ze mną związane, bo te plany były. Mówiła mi o nich, miałyśmy grać razem, ale niestety ta brutalna śmierć. No rozwiązała te plany, być może byłyby wspaniałe, cudowne i miałabym wtedy jeszcze większą możliwość poznania jej, ale towarzyszy mi zawsze, zawsze jak przychodzę tu do teatru, ją widzę, pamiętam, pamiętam o niej. I jak mam takie premiery, przed którymi tak bardzo się denerwuję, ja się zawsze denerwuję, ale jak już tak bardzo, bardzo się denerwuję, to zawsze mówię do, do pani profesor, żeby, żeby mnie tam pilnowała, żeby mnie strzegła, żeby pilnowała pionu. Mówię, pani profesor, trzymaj mnie w pionie, żeby tam wszystko było dobrze. Myślę, że mm, ciężko jest takie osoby znaleźć, które są jednocześnie i twoim wielkim autorytetem, a, a ceni się je też... Za to, jakimi są ludźmi prywatnie, bo to czasem różnie bywa. A u mnie to, to była pewna harmonia. Jaki był Łomnicki? No, też, też wielka, silna osobowość. Jego to wszyscy się bali. Tak jak Ola jak szła korytarzem to budziła respekt i taki podziw, ale, ale nie, nie, nie było grozy, tak, nie było grozy. Natomiast jeżeli chodzi o Tadeusza Łomnickiego, no to jak się tylko przyszło do, do szkoły teatralnej, to od razu wszystkie roczniki po kolei się zbiegały i od razu nas informowały, kto jest kim tu w, te, w, tym, w tej szkole, to oto luz na zajęciach, tam to wiesz zawsze będziesz mieć piątkę, ale tu uważaj kochana. Także wszyscy się bali tych zajęć z tym Tadeuszem Łomnickim. On na ogół robił dyplomy, ale ponieważ Ola Śląska bardzo się przyjaźniła z, z, z Tadeuszem Łomnickim, grali razem, pracowali razem, prawda? spotkali się, bardzo się szanowali też jako twórcy. Więc uprosiła Łomnickiego, który już nie chciał prowadzić dzieci od pierwszego roku w szkole teatralnej, więc go ubłagała, uprosiła, że ona ma ten rok, te dzieci i ona tak prosi, tak by chciała, żeby on jednak był od pierwszego roku. Więc my żeśmy mieli zajęcia z nim przez cztery lata. I od pierwszego roku, od pierwszych scen z antyku, aż po dyplom. Ponieważ Hemar został już mi zaliczony jako dyplom, więc profesor Łomnicki powiedział mi, żebym się nie martwiła, że tam dami taką mniejszą rulkę, ale on musi pokazać też resztę zespołu, bo mówi: Ty to już będziesz miała to engagement, Mówi, ale, ale muszę pokazać resztę. Co do jego, jego sposobu bycia, temperamentu, ja może miałam szczęście, bo na mnie nigdy nie krzyczał. Tak, na mnie nie krzyczał. Ale to też nie dlatego, że ja taka jakaś byłam cudowna czy jakaś taka wyjątkowa, tylko ponieważ wszyscy się strasznie bali tych zajęć, naprawdę. Niektórzy tam mieli jakieś, jakieś omdlenia, jakieś zapowietrzenia, tak się jego strasznie bali, bo bywał, bywał dość agresywny. Ja myślę, że, że dziś dużo się mówi o tym mobbingu, prawda? Można każdego sfotografować, nagrać na komórce, no to wtedy nie wiem, co by było, gdyby, gdyby te komórki były. Może dobrze, że ich nie było, bo się też wielu dużo nauczyło kolegów i nauczyło się też pewnej pokory i pewnej pracowitości, bo był człowiekiem wyjątkowo pracowitym. Taka piątka nas przyszła, zasiliła, zasiliła Teatr Ateneum. Tomasz Kazłowicz do dzisiaj. Tomcio jest do dzisiaj, tak, tak. I, I też chcę powiedzieć troszkę o wprowadzeniu takich, tak młodych aktorów, też przez naszą profesor Aleksandrę Śląską. Myśmy z nią mieli taką krótką godzinę wychowawczą, bardzo krótką, gdzie ona nas poinformowała, jak się powinno zachowywać w teatrze? Prawda? Czego, czego się oczekuje od takiego młodego, młodego człowieka? Kultury osobistej to przede wszystkim. Taki młody człowiek musi się witać jako pierwszy z każdą osobą napotkaną w teatrze. Dlaczego? Dlatego, że ten ktoś pracuje tu dłużej i w stażu jest starszy od nas. I ponieważ pracuje w teatrze, a może pracować wszędzie na mieście, gdzie będzie chcieć, a wybrał teatr, należy mu się wielki szacunek. Także tak to lat wyglądało, że ta nasza piątka tak biegała po tym teatrze, takżeśmy wycierali ściany i kogo żeśmy nie spotkali, to dzień dobry, ja się nazywam Dorota Nowakowska, i jestem tutaj młodą aktorką i takżeśmy żeśmy biegali, ale ja już panią znam, no ale przecież ja też pana już znam. Także byliśmy bardzo grzeczni i zastanawialiśmy się, czy jak jest przerwa o godzinie 12, to czy wolno nam zejść do bufetu. Bo tam przecież starszyzna siedzi, ci wszyscy wielcy aktorzy. I czy, czy powinniśmy tam zejść, czy jednak pójść wtedy, kiedy oni pójdą? <grytanie> Także byliśmy takimi bardzo dobrze wyszkolonymi dziećmi. Ola bardzo pilnowała tego, żeby, żeby nie było z nami jakichś kłopotów. Myślę też takich potem na scenie, prawda, w pracy z, z reżyserami, z kolegami, z aktorami. Wojtek wyrósł z teatru. Z teatru, z kabaretu, starszych panów poniekąd, ale też wyrósł z tekstów przedwojennych. Wy, wy, wyrósł z tekstów na tekstach chemarowskich, na tekstach petersburskiego, na, 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 na tym wszystkim, co, co też mm, przejął od swojej mamy, która przecież była aktorką, mm, i, i, i ona śpiewała jako pierwsza w wersji polskiej. Królewna Śnieżka w tym cudownym filmie Walta Disneya, który się pojawiał był wtedy w tych latach, Boże, nie wiem, dwudziestych jakoś tak, początek trzydziestych wyświetlany i ona śpiewała na żywo, to znaczy był, 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 było pianino i ona śpiewała na żywo, tak jak i wszyscy twórcy śpiewali na żywo, czyli, czyli leciał sobie obrazek. a a twórcy, aktorzy podkładali, dabingowali na żywo to wszystko, co się dzieje na ekranie. Więc, więc no to było to, to bardzo, bardzo karkołomne, bardzo trudne z dzisiejszego punktu widzenia, bo dzisiaj mamy próby, ćwiczymy, a tutaj trzeba i celnie, i pięknie. I, i Wojtek z, też z tego wyrósł, z tej z kultury, z szacunku dla teatru, z szacunku dla myśli teatru, dla literatury. I dla co jest piękne w człowieku, dla jego też, też inteligencji, dla jego odrębności, dlatego czym człowiek jest, że, że każdy nosi w sobie coś ciekawego, coś bardzo intrygującego, tylko czasem zdarzają się pewne sytuacje, że, że to się nie chce odważyć, wyjść. To się nie chce urodzić. To nie ma możliwości, żeby się urodzić. Więc to, to nie było kierowane tylko i wyłącznie gdzieś. Musimy to nazwać nie tylko do jakiejś grupy inteligentów, ale przede wszystkim to było skierowane dla nas, dla nas wszystkich, dla, dla Polski i Polaków, bo on, on kochał Polskę, kochał swój kraj i jak mało który twórca, bardzo dobre, dobrze znał nasz kraj, nasze społeczeństwo. Znał wszystkie i patologie, ale też i, i, i wzloty i cudowne rzeczy, które miały miejsce w Polsce. Więc on był taki najbliżej. Najbliżej tej, tej polskości naszej. Więc to, że postanowił zrobić taki spektakl, Hemar, to było jego wielkim marzeniem. Ponieważ wyrósł na, na tych tekstach cudownych, chciał je ocalić od zapomnienia, ale też chciał, podobnie tu wracamy, do marzeń, wrócić do swojego marzenia, żeby móc kiedyś zagrać właśnie w, te, w, takim, w takim spektaklu, który jest spektaklem przedwojennym, którego nie hamuje żadna jakaś specjalna myśl, yy, nie, nie stawia jakichś granic, tak, że można, można wpleść tu, tu wszystko, każdą przepiękną myśl o człowieku, ale i żart, i dowcip, poczucie humoru, pewien dystans, pewną klasę, czyli to, czego wszyscy, to co wszyscy lubimy i czego łakniemy. Więc i potem też kabaret starszych panów, te piosenki, które pisał, przepiękne przecież do tego kabaretu, starszy, do, 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 do aktory, dla aktorek, które grały w kabarecie starszych panów. Więc to było jego marzenie, żeby, żeby to się wydarzyło na scenie, to, czym, to z czego wyrzucił, czego się nauczył. A prywatnie, prywatnie był, był szal, szalony troszkę, był trochę szalony. Był sprawiał wrażenie takiego człowieka bardzo niesłychanie poważnego, a wcale, wcale nie bywał poważny. Był taki trochę jak dziecko, śmiał się jak dziecko, żartował jak dziecko. Absolutnie w lot, chwytał jakieś pomysły, żarty, dowcipy, wszystko, to, co by można było wykorzystać gdzieś na scenie. Absolutnie mało tego, czasem z jakiejś rozmowy, już następnego dnia wyłapał coś, jakiś. Jakiś fragment, który stworzył mu w głowie pewną myśl, i już, już mieliśmy wiersz. Także cudowny, cudowny, fantastyczny. I on tak podkręcał atmosferę, tak przed spektaklem, na przykład, tak. Jak myśmy wszyscy się zbierali gdzieś za kulisami, to, to on tym chodzeniem, tym uśmiechem, tym, tym takim przygotowaniem, tą taką, taką dyscypliną i tą radością niebywałą, że za chwilę on wyjdzie na tę scenę. To, że się denerwuje, to jest nieważne, ale że on za chwilę wyjdzie do ludzi. Więc on nas wszystkich tym, tym zarażał. I my żeśmy wszyscy tacy chodzili bardzo, bardzo szczęśliwi, bardzo zadowoleni i tacy, tacy bardzo dobrze nastawieni, że za chwilę wyjdziemy do, do widzów i podzielimy się tym, tym, co mamy widzom do przekazania, czyli czymś najwspanialszym na świecie, czyli na przykład spektaklem Hemar. Gustav Holoubek z kolei, on nie był takim gadatliwym reżyserem. Czyli, że on nie poświęcał zbyt dużo czasu na jakieś próby czytane, na jakieś dyskusje głębsze. Uznał, że ponieważ ja pracowałam rzeczywiście w, w, w przy zemście i przy... A mogę coś a propos zemsty opowiedzieć? To chciałam taką <laughs> powiedzieć historię moje pierwsze pojawienie się i, i, i poznanie się takie z panem Gustawem Holopiem jako z, z reżyserem. Otóż dostałam telegram, właśnie jeden z wielu, które dostawałam od dyrektora Warmińskiego. Dostałam taki telegram, Holubek, yy, Klara, yy, wtorek, godzina dziesiąta. No i oczywiście każdy z nas ma gdzieś jakiś egzemplarz utworów czy teksty, utwory Fredry. No, no, aktor ma takie rzeczy. No więc ja to dopadłam i uznałam, że jak to ma być we wtorek, to ja muszę być bardzo dobrze jakoś przygotowana. Że przecież ja nie mogę tak przyjść na próbę do Gustawa, choloupka i nie mieć jakiegoś pomysłu na rolę Klary. Ja muszę coś kombinować, coś myśleć. No i strasznie kombinowałam, strasznie myślałam, nic mi nie przychodziło do głowy, utknęłam w jakimś martwym punkcie, bo ja w domu nie umiem grać, nie umiem tak pracować w domu. Ja w domu uczę się na pamięć, tak, ale myślę, ale ja bardzo dużo myślę o tym, natomiast pracuję tu na scenie. Więc ja nie umiałam niczego konstruktywnego wydumać. I w tym poczuciu zażenowania potwornego, wstydu, że idę na próbę do cholubka, rola Klara, a ja nie mam wielu pomysłów na tę rolę do zaproponowania. Ja dotarłam na scenę 61. Dotarłam tam, pan Gustaw przyjął mnie bardzo miło, oglądał mnie w teatrze. Więc to była taka bardzo miła, nastąpiła wymiana zdań, która miała mnie troszeczkę ośmielić, bo widział zapewne, że jestem mocno zdenerwowana. I mówi, no to rozpoczynamy z egzemplarzami, tak spokojniutko, rozpoczynamy pierwszą scenę. Moja scena i, i właśnie tu Jacka Borkowskiego graliśmy razem. Ja wbiłam się w ten egzemplarz i po prostu. Runęłam na tę scenę. Runęłam po prostu i czytam to wszystko i gram i biegam, a to scena 61, to tak blisko ten widz jest. Tak mi się wydawało, że to chyba Jacek Borkowski gdzieś za pleców mi odpowiada, ale przecież ja muszę, być, muszę coś pokazać dyrektorowi. I jestem strasznie zażenowana i tak strasznie mi jest wstyd, że mam cały czas te spuszczone oczy wbite w tę podłogę i tylko wiem, że się szastam po tej scenie. I strasznie się wstydzę i czekam, kiedy to się skończy. I nagle poczułam jakiś taki cień, jakiejś osoby, którą chyba nie do końca był Jacek Borkowski, i taką delikatne, takie puk. Okazało się, że dyrektor, znaczy pan dyrekt, pan Gustaw Kolobek próbował mnie złapać na tej scenie, bo on już dawno wystartował do mnie. Nie próbował, ale ja grałam, ja się wymykałam, i taka zarzynowana uciekałam po prostu. Nie wiem, gdzie chciałam uciec. Ze wstydu chciałam gdzieś zniknąć po prostu. Ale on już tam był i on już mnie dopadł na szczęście. I powiedział to na miłość Boga. I tak mnie pogłaskał. Po policzku i tymi niebieskimi, cudownymi, spokojnymi, mądrymi oczami powiedział: Dziecko, ty nic nie graj, bo ty po pierwsze, co nie wiesz co i nie wiesz jak. Ty nic nie musisz. I jak ja usłyszałam, ty nic nie musisz. To mi spadł taki kamień z serca, ogromny. I że to, to jest w ogóle otwarcie dla mnie, jako dla aktorki, nastąpiło takie nieprawdopodobne otwarcie, taka ulga, że ja przecież nic nie muszę wiedzieć. Ja tę wiedzę zdobędę po chwili, ja ją w siebie włożę, nałożę. To, to, to będę miała kolegów. Będą różne głosy, będziemy w, wnikać w pewien świat, będziemy go tworzyć razem. I, I jestem tak wdzięczna i szczęśliwa, że On zdjął ze mnie ten ciężar, że ja już na pierwszej próbie, czy drugiej, czy tej trzeciej, że ja już muszę wszystkie rozumy świata pozjadać. Nie muszę. To tak jest, że jak się. Wchodzić za kulisy i, i, i zaczynają się próby, i, i podawana jest obsada, z kim będziemy pracować. To tak ja miałam w tym teatrze, że ja nie miałam nigdy jakiegoś problemu, że jak wywieszą obsadę, i ja tam będę i z kim będę, to żebym Boże, żebym tylko nie była z nią albo nie daj Boże, żebym ja tylko nie była z nim. Prawda? Ja nie miałam takiego kłopotu. I szanowni Państwo, to jest tak, tak nieprawdopodobny komfort już na dzień dobry, prawda? No bo zaczynamy wszyscy na równo. Zaczynamy, idziemy równo, idziemy do, do jednej bramki, idziemy do premiery i, i wygrywamy ten mecz. Więc tu się oczywiście, wszyscy się sobie żeśmy zawsze zwierzali na jakimś tam etapie, no bo zdarzali się reżyserzy, którzy nas trzymali do godziny 12 w nocy, bo jeszcze nie doszli do myśli swojego spektaklu. I my pokornie, żeśmy tam czekali w tych garderobach, w tych kulisach, w różnych miejscach na wezwanie, czy to już jest, czy to może jutro w nocy, kiedy to nastąpi ta myśl zbawienna, że on nas uwolni wreszcie powie, że mam już znalazłem, i to będzie to samo, co robimy. No ale nie będziemy tyle, tyle siedzieć po nocach. To bywało to, 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 to też tak się zdarzało. Naturalnie, że jesteśmy blisko, przy, wiemy, kto jest chory w danym momencie, kto nie daj Boże ma infekcję. To się przekazuje natychmiast, no, żeby, żeby uważać, żeby się nie zarazić, no bo to w dzisiejszych czasach to, to już myśmy to przechodzili, prawda, gdzie teatry były zamknięte, pozostawione same sobie i przygotowywaliśmy się do premiery bez widza. Przechodziliśmy na próbę, mieliśmy mieć premierę, odbywaliśmy ją wewnątrz no bo taki odgórny był nakaz, że, że inni mogli siedzieć w domu, pracować zdalnie. Aktor musi przyjść do teatru, bez względu na to, czy jest COVID. I, i wszyscy w teatrze musieliśmy przyjść i, i dać wewnętrzną premierę bez widza, w oczekiwaniu, że może kiedyś jak nas odblokują, no to może widz na to przyjdzie. Także ta informacja od tego czasu, kto jest chory, kto, kto gdzieś fluka, to jest bardzo istotna i ona się biegnie natychmiast bardzo szybko. Natomiast też jesteśmy jakimś rodzajem wsparcia też dla siebie, prawda? Że w momencie, kiedy ktoś ma jakąś wątpliwość na scenie, dostaje, ma rozmowę z reżyserem, jedną, drugą, z partnerem, ale czuje, że jakiś dyskomfort, że coś mu tam się nie klei, to pierwszą rzeczą, jaką robi, to wchodzi do garderoby i na głos mówi, coś mi tam jest niewygodnie, coś mi się tam kurcze nie klei. Tak? Czyli mm, no my gdzieś uczestniczymy wszyscy we wszystkich scenach. To nie jest tak, że tylko się wychodzi do swojej, robi się ją tak, jak się robi, i się schodzi. Tylko my w tym uczestniczymy. My czasem siedzimy na widowni, patrzymy, jak to będzie wyglądało od strony widza, ta scena, całość. Prawda? No i idziemy razem wspólnie. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że jesteśmy skonfliktowani. Ja wiem, że to tak było w XIX wieku, i, i może tak jest gdzieś w jakichś teatrach, że, że wszyscy się ze sobą skłócali i jedna koleżanka szła do świętego Antoniego, modliła się, żeby ta koleżanka złapał, złamała jednak tę nogę, bo ta rola jest dla mnie. Boże! Antoni, błagam cię. Widzisz, to jest moje amplua. No to z, tym tak, z czymś takim się tu nie zetknęłam. Jest wspólny wysiłek, jest wspólna praca i jak idziemy, jak się umówimy, że idziemy do premiery, to żeby się paliło, waliło, to my do tej premiery idziemy. I nic nas nie może powstrzymać w, ty, w tym. Premiera ma się odbyć. Przychodzi widz, to trzeba uszanować i trzeba się przygotować najlepiej jak, jak tylko można.